tej części tutoriala pokażę Wam, jak konstruować bloczki z prawej strony. Drugi blok z prawej strony. Musimy wykonać to samo, co jest z lewej strony. Ponieważ mamy już zbudowany tutaj blok, nie możemy go niszczyć, dlatego ta ilość czy możliwość ruchów już nam trochę ogranicza się. Będzie spadać, już nie możemy wykonywać ruchów B, F, ruchów B, ale wciąż mamy spore możliwości. Tutaj wyliczono, że drugi blok można skonstruować w maksimum 15 ruchach, ale w speedcubingu to może być większa liczba ruchów, ponieważ chodzi zawsze o to, żeby było jak najwygodniej dla nas. Więc dokładając jakieś ruchy, tu nie chodzi o to, żeby to nie jest ułożenie FM-owe, tylko ma być wygodnie. To znaczy czasem lepiej zrobić więcej ruchów, ale widzieć, co się dzieje na kostce i łatwo to wszystko skonstruować. Tak? Więc ja to domieszam jeszcze, żeby było inaczej. No i teraz jak zrobimy tego ten drugi bloczek? Metoda będzie analogiczna, to znaczy najpierw łączę centra z krawędzią, która w podstawie ma białe, tak? I mogę sobie schować tą krawędź tutaj na dole, chociaż nie jest to wymagane, wystarczy, że tak będzie gdzieś schowana. Tak? I następnie będę konstruować takie same sloty i je odpowiednio wrzucać. Tutaj widzę narożnik od slota czerwono-niebieskiego, tu jest krawędź, tak, więc łatwo mogę je połączyć w ten sposób. Mam połączenie, no i teraz jak to wrzucić? Mamy od razu ciekawy przypadek, ponieważ wydaje się, że naturalną taką wrzutką będzie wykonanie rotacji i zrobienie takiego manewru. Ale to jest błąd, dlatego że jak już wspomniałem wcześniej, w RU nie używamy rotacji. Zwłaszcza na tych pierwszych dwóch etapach, tam tutaj nie ma żadnych rotacji i sposób jest o wiele bardziej prosty. Wystarczy, że wezmę dwie ścianki w ten sposób, połączę i schowam. I mam bloczek na kwadracie. Teraz spróbujemy skonstruować ostatniego slota i tu już znowu nasze możliwości ruchów się mocno ograniczyły. I ja to zrobię na przykład w ten sposób, że widzę tutaj krawędź i widzę tutaj narożnik, ale ten narożnik jest tutaj w takiej no, nieciekawej pozycji, dlatego że jest skierowany białym do góry. Ja wspominałem poprzednio, że do konstrukcji slotów potrzebne nam jest to, żeby narożnik był skierowany zawsze albo w lewo, albo w prawo. Wtedy bardzo łatwo możemy skonstruować takiego slota, natomiast kiedy on jest skierowany do góry, to jest to niewygodne. Dlatego ja sobie tutaj połączę z tą krawędzią, tak, i zrobię taki ruch po to, żeby zmienić orientację tego narożnika, tak, żeby on tutaj był skierowany no, w białym w inną stronę niż górą, górę, tak, i tutaj wykonam takie coś, schowam sobie tą krawędź ruchem M, no i teraz biały mam z lewej strony, ale muszę zmienić go na stronę prawą, ponieważ łatwo zauważam, że wykonując ruch M', skonstruuję sobie tego slota. I ruch jest też znany z tych ruchów właśnie M-kami. To jest bardzo powszechny element, ponieważ w kolejnym etapie, w ostatnim etapie LCE, tam już te M-ki będą decydować o tym, co robimy. No i wrzutaj. I teraz znowu Friedrichowcy mogliby na przykład wrzucać to ruchem F, tak, cztery ruchy, natomiast w RU możemy zrobić prosty manewr R2, tak, w ten sposób łączymy i chowamy i mamy skonstruowanego slota, tak, przygotuję jeszcze jednego, może wyjdzie nam jakaś ciekawa sytuacja, ja po tym tutorialu też przygotuję jakieś kilka przykładowych ułożeń, żeby zobaczyć, żeby pokazać, jak można konstruować bloki już w taki bardziej zaawansowany sposób. Ja nie jestem jakimś wybitnym specjalistą od RU, natomiast bardzo lubię tą metodę i no, jakieś tam swoje sposoby, dobre sposoby na konstrukcję bloczków posiadam. Zacznijmy od tego, że znowu łączymy centra tutaj z tą krawędzią, która ma fragment białego. Tak, odwracamy, tak, i łączymy.
No i właśnie, mamy taką ciekawą sytuację tutaj. Jak odwróciliśmy i połączyliśmy, to wyszło nam na to, że tutaj stworzyliśmy takiego nietypowego slota z niebieskim, tak? Biały, niebieski. I na dodatek ten kawałek, krawędź niebiesko-czerwona już nam tutaj wylądowała z tyłu. No nie mogę oprzeć się pokusie tego, żeby nie wykonać po prostu prostego triku, bardzo popularnego w RU, mianowicie odwrócenia tego połączenia, tej pary, połączenia całości. Tak, i mamy fragment bloczka 2 na 2. Chowamy. No i szukamy dalej. Tutaj łatwo znowu możemy zauważyć. Tutaj mamy krawędź pomarańczowo-niebieską. Krawędź, narożnik pomarańczowo-niebieski, na dodatek skierowany białym w lewą stronę. Tu jest krawędź. No i bystry człowiek od razu zauważy, że można to bardzo łatwo połączyć ruchem M. Tak, mamy ruch M-ką. Mamy łatwego slota, podstawiamy naszą parę, łączymy i chowamy. I jest zrobione.